Halo, halo! Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w poniedziałek w kolejnym odcinku z Farming Valley. Moi drodzy, na dzień dobry, muszę was przeprosić za jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, nie wiem dlaczego, nie włączyło mi się nagrywanie i zrobiłem jedną rzecz, ale o tym zaraz wam powiem, żeby nie było, żeby słuchajcie, nie było, że coś jest niehalcio. Natomiast, moi drodzy, oddałem to jajko, bo faktycznie muszę te dialogi czytać znacznie, znacznie bardziej, bo poprzednio nasza koleżanka chciała po prostu, żebyśmy jej przynieśli jajko, a ja z nią oczywiście pogadałem i nic z tego nie wyszło. W każdym razie, słuchajcie, posłuchałem się troszeczkę was tutaj, jeżeli chodzi o komentarze i moi drodzy, dzisiaj zabierzemy się za pewną rzecz. Nie wiem, jak nam to jeszcze wyjdzie, bo jeszcze przyznam wam się szczerze i tak na 100%, że nie do końca jej ogarniam, ale jestem na dobrej drodze do tego, żeby ją ogarnąć. Mianowicie mod, który nazywa się Storage Drawers? Jakoś tak, dzięki któremu będziemy mogli sobie troszeczkę łatwiej posortować nasz ekwipunek i zrobić wszystko tak, jak gdzieś tam być powinno. W związku z tym dzisiaj się też za to zabierzemy. Dodatkowo, jak sami też widzicie, dzisiaj dosyć sporo pieniążków zarobimy, bo sprzedałem naprawdę masę rzeczy, więc mam nadzieję, że wyjdzie to całkiem fajnie, sympatycznie. Tylko tak, chciałbym sobie jeszcze zrobić może miseczkę jagódek, chociaż domyślam się, że to nam właśnie nic nie daje, jeżeli chodzi o jedzenie. Natomiast czekajcie, coś jeszcze by tu trzeba było zebrać. Tylko, że oczywiście nic za bardzo... O, czekajcie, chicken nam tutaj, widzę, dużo daje. A, tu po naszym ostatnim sprawdzaniu. Dobra, baked potatoesy jeszcze weźmiemy. I teraz tak, zwierzęta już ogarnąłem, w związku z tym też nam to tak na dobrą sprawę w dniu dzisiejszym odpada. Ale, zważywszy, że ogarnąłem po części, tak jak już mówiłem wcześniej, tą modyfikację, spróbujemy się w to pobawić, bo przyznam wam się szczerze, że wygląda to bardzo fajnie, sympatycznie, osobiście mi się to bardzo podoba. Tylko teraz tak, zanim jeszcze cokolwiek zrobimy, ja mam dziwne wrażenie, że zaraz sobie wszystko tutaj zepsuję, pogadamy z naszą księżną czarodziejką z Księżyca, dlatego że udało nam się porozmawiać z Ashley, dzięki czemu ogarnęliśmy jajka, więc how are you, my dear? We'll return, it's been ever so lonely. No i co? O! I hear the blacksmith wants to see ya! To do blacksmitha pójdziemy, dlatego że on powinien mieć dla nas chyba ten młotek śmieszny. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc tak na dobrą sprawę chyba dostaniemy, ale nie wiem, czy on jeszcze będzie tutaj pracować. Do której ty, mój drogi, masz czynne? Do 4 p.m., czyli powinniśmy zdążyć. Step it right, chat. Tak w skrócie, zaraz spróbuję wam ogarnąć. I'm Danieru, the blacksmith. Do you need any help? I don't know anything. I don't know. Może dajmy tak. Właśnie, najpierw będziemy potrzebować narzędzia. Możemy je oczywiście u niego tutaj ulepszać. Mamy progres barów i tak dalej. Będziemy do tego oczywiście też potrzebować konkretnych złóż, które możemy wykopać w kopalni. I zastanawiam się... Gift for you though. A, czyli, o, dostaliśmy, widzę, od niego tutaj właśnie i możemy tutaj od niego też kupować różne rzeczy. I moi drodzy, tu jest taka magiczna rzecz. Tylko czekajcie, czy ja ją znajdę. To się nazywa Drawer Controller. I tutaj przyznam wam się szczerze, że troszeczkę popatrzyłem, jak to działa i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba motyw automatycznego segregowania całości ekwipunku, jaki mamy. W związku z tym Drawer Controller dzisiaj zakupimy. Co do Compacting Drawer, tego na razie nie będziemy kupować, bo nie będziemy tego używać. Natomiast ja mam od razu do was pytanie, bo wiem, że wśród was są osoby, które bardzo dobrze ogarniają tą modyfikację, za co ogólnie jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Słuchajcie, widziałem u kogoś filmik, gdzie grał na tej samej paczce modów i mógł robić skośne takie odtąd dotąd, takie wiecie, ścięcia na płotkach. Byłbym wam wdzięczny, gdybyście mi napisali ewentualnie, jak takie coś osiągnąć, bo przyznałem się szczerze, że jestem jedna wielka lama i nie mogłem za cholerę tego znaleźć. Nie wiem, gdzie to się podziało, nie wiem, jaki to jest mod, nie wiem, ewentualnie domyślam się, że możemy użyć to do tego jakiegośkolwiek narzędzia, natomiast wiecie, wasza pomoc też jest dla mnie dosyć ważna. No dobra, on był, widzę, w kopalni. Give you a junk I found. O, czekajcie, on coś nam... O, dał nam 10 copper ore, super, będziemy mogli sobie upgrade'ować rzeczy. Ewentualnie konewkę moglibyśmy oddać.
Jutro ma co prawda być... A, już nie oddamy, bo już jest w sumie 16 godzina. Ale dobrze, słuchajcie, dzisiaj, tak jak już mówiłem wcześniej, plan jest następujący. Mianowicie mamy coś, co się nazywa Drawer Controller i to nie będzie takie hop-siup wszyscy, jakbyście wam się wydawało, że będzie. Natomiast spróbujemy to dzisiaj zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, mod nazywa się Storage... Storage... Storage Drawer. I dzięki czemu mamy możliwość ogarnięcia sobie różnego rodzaju skrzynek. Tylko może też niekoniecznie. Do jednej takiej skrzynki jakby możemy wrzucić cztery różne przedmioty, które w niej będą. Będziemy mogli je wyciągać i wkładać i wyciągać. Nie będziemy musieli jej tej skrzynki otwierać, tak na dobrą sprawę. Wystarczy to po prostu używać do tego przycisków. Ale o tym zaraz wam pokażę, zaraz do tego wszystkiego dojdziemy, bo jest jeszcze jedna bardzo fajna funkcja właśnie dzięki Drawer Controller, którego mam nadzieję, że nie złamie i to wszystko jakoś sprawnie dzisiaj pójdzie. Ale do tego niestety, bądź też niestety potrzebuje dużej ilości drewna, więc zanim przystąpimy do całej zabawy, to oczywiście musimy troszeczkę pościnać. Nie wiem też do końca, czy da się wszystko wyciągać z automatu. Jeżeli tak, to też byłbym wdzięczny, gdybyście mi napisali, że się da, ewentualnie jakim modem, to też by było fajnie, gdybyście mi napisali. Pamiętajcie, że my tą serię, powiedzmy, robimy wspólnie, ja się uczę, wy się uczycie i mam nadzieję, że jakoś to fajnie. O, to jest duże drzewo, to nie, to nawet nie będę próbować. Natomiast tego drewna w sumie i tak nie będziemy potrzebować jakoś bardzo, bardzo dużo, ponieważ dzisiaj w sumie powiem wam tak. Stwierdziłem, że biorąc pod uwagę moda botanie, ja myślę, że może sobie spróbujemy zbudować jakąś fajną szklarnię. Tylko teraz tak, pytanie też jest do was. Jak to jest ze szkłem? Czy jestem w stanie zrobić szkło na przykład, może nie tyle co zaokrąglone, co na przykład po skosie? Byłoby fajnie, gdybyście mi gdybyście mi po prostu dali znać, czy jest taka w ogóle możliwość, bo tak jak już mówiłem, jest tutaj mnóstwo rzeczy. Próbowałem się pobawić trochę na trybie kreatywnym, ale niestety mi to w jakiś tam sposób nie wyszło. Nie wiem, czy czegoś nie widzę, czy coś widzę, bladego pojęcia nie mam, ale dobra. My zabieramy teraz tak, ze sobą całe drewno, jakie tutaj mamy, bo właśnie będziemy się bawić w storage drawers. Tu się chyba wszystko sprzedało, jestem ciekaw, ile uda nam się kasy dzisiaj zarobić, ale to swoją drogą. Dobra, zróbmy sobie skrzynki, to chyba nie ma nawet znaczenia jakie i teraz tak. Domyślam się, że musimy zrobić zwykłe z ołkowe, bo w chwili obecnej ja i tak tutaj nie mam za bardzo więcej drewna, więc nic w sumie więcej nie będziemy w stanie wymyśleć. Więc zwykłe robimy w ten sposób i to jest skrzynka pojedyncza, która mieści 32 staki. Mamy też możliwość zrobienia... A, to nie tutaj. Tu jest tutaj, to jest tutaj. Mamy też możliwość zrobienia podwójnej bądź poczwórnej skrzynki. Tak samo jak możemy na przykład zrobić połówki skrzynek, więc to też jest fajne, można sobie to jakoś fajnie gdzieś tam połączyć, poogarniać. Tutaj są też inne skrzynki, możemy zrobić, mianowicie frame drawer. To też wydaje mi się, że jest skrzynka, tylko jakaś taka przeźroczysta. Domyślam się, że będzie w niej widać przedmioty, ale też nie jestem pewny, bo akurat tego nie sprawdzałem, natomiast my się dzisiaj zajmiemy zwykłymi skrzynkami. I powiem wam tak, stwierdziłem, że do moda botanii na pewno zabierzemy się i na pewno ogarniemy to w ten sposób, że każda rzecz jakby będzie miała swoją własną szufladkę. W związku z tym to dzisiaj będziemy próbować tak na dobrą sprawę osiągnąć, tylko teraz tak, żebym się nie pomylił. W każdym rogu i tutaj dookoła drewno, dzięki czemu powstaje nam właśnie, jak sami widzicie, skrzynka z czterema, właściwie szafka, bardziej bym to nazwał, aniżeli skrzynką, z czterema różnymi punktami. O, jak widzicie, mamy na przykład takie dwie. My oczywiście będziemy mogli przenosić i tak dalej, także tutaj nie ma, nic złego się nie stanie. Natomiast na razie, w chwili obecnej, chciałbym wam tylko pokazać, jak to się wszystko prezentuje. I jak widzicie, mamy skrzyneczki. A czemu one mi się rozmnożyły? 6 zrobiłem? Czy to się zadziałała jakaś dziwna magia? A zaraz, a może wychodzi z tego więcej niż jedna? Interesujące, z tego nie wychodzą czasem 4? Słuchajcie, weźcie mnie za debila i idiotę, ale naprawdę mam wrażenie, że... Moment, muszę to sprawdzić, przetestować, bo aż mi się to... Aż mi się, słuchajcie, to nie mieści w głowie, co tu się wydarzyło teraz. Wydawało mi się, że z tego wychodzi tylko zwykłe. Chyba, że wychodzą... Faktycznie wychodzą 4!
Łe, to my sobie troszeczkę zaoszczędzimy. No ale dobra, nieważne. Słuchajcie, w każdym razie działa to w ten sposób, że jeżeli ustawimy je sobie na przykład w ten sposób wszystkie... O, czemu to się włączyło? Proszę mi tutaj się schować. Mamy możliwość właśnie sortowania tego wszystkiego w taki sposób, że na przykład weźmiemy sobie Mythical Flower, weźmiemy sobie na przykład Red Flower, ewentualnie może wiecie co... Czy ty przyjdziesz do mnie? Dziadu jeden, won mi z domu. Nikt cię tu nie... A, jeszcze mnie podpalił. Co za typ. Patrzcie, widzicie, nawet nie mogą mi dać, kurde, pokazać modyfikacji. No i to tak właśnie wygląda. Dobra, nie mamy, widzę, za bardzo chyba. Mamy light blue. Kurczę, chciałem te wszystkie kwiatki, które mi są potrzebne do barwników. Ale nieważne. Dobra, powiedzmy, że orange. Weźmiemy sobie jeszcze yellow i na przykład lime. I tutaj, jak widzicie, mamy różne szufladki. I na przykład możemy sobie wrzucić tutaj Mythical Red Flowers, tutaj wrzucimy sobie Mythical Orange Flower, tutaj na przykład Yellow Flower i tutaj na przykład Mystic Lime Flower. Dzięki czemu, jak widzicie, tutaj na górze mamy wszystko opisane, ile w każdej szufladce mamy i możemy sobie to zabierać, tylko teraz, żebym się nie pomylił, klikając prawym lewym przyciskiem myszy, możemy wszystko zabrać. Możemy też, jeżeli dobrze pamiętam, chyba z kontrolem, tak, z kontrolem zabieramy wszystko, z shiftem się nic, widzę, nie dzieje, z altem raczej też nie. I w ten sposób to wygląda. Mamy jeszcze tak zwany drawer controller, który łączy wszystkie skrzynki. Tylko że teraz tak, jeżeli dobrze pamiętam, to działa na 12 bloków. Czyli może być 12 w jedną, w drugą, trzecią, czwartą. Od tutaj naszego drawer controller, dzięki czemu można sobie zrobić gigantyczny magazyn, który po prostu połączy to wszystko i będziemy mogli sobie po prostu wszystko powrzucać. Teraz tak, ja sobie to tutaj postawię przynajmniej na razie, żeby wam pokazać, jak to dokładnie wygląda. I weźmiemy sobie na przykład... Weźmiemy sobie 2T, powiedzmy jeden ten i 2T. Wszystkie? Nie, nie wziąłem wszystkich, dobra. I teraz tak, zależy, że mamy mnóstwo kwiatków i różnych rzeczy. To nie ma w sumie tak na dobrą sprawę, słuchajcie, absolutnie żadnego znaczenia, jaki weźmiemy i co gdzie wsadzimy. Ważne jest tylko to, że każdy z nich ma jakby swój odpowiednik, dzięki czemu właściwie to możemy wziąć wszystko. Wiecie, no ja próbuję wam to po prostu zademonstrować i pokazać, bo się nauczyłem, tak, potrafię coś w końcu. I na przykład mamy tutaj wszystko sobie ładnie posegregowane i załóżmy, że byliśmy sobie coś tam poogarniać i udało nam się zebrać całą masę przeróżnych kwiatków. Dzięki czemu, jeżeli będziemy mieli to wszystko tutaj tak jakby ogarnięte i wszystko będziemy mieli w ekwipunku, jeżeli klikniemy dwa razy prawym przyciskiem myszy na drawer controller, jak widzicie, wszystko mi znikło. A gdzie to się podziało? Otóż wszystko powpadało automatycznie do skrzynek, które są połączone z drawer controllerem. W związku z tym można z tego zrobić naprawdę bardzo fajny gdzieś tam magazyn i inne tego typu rzeczy. Oczywiście wiadomo, na niektóre rzeczy będziemy potrzebować więcej skrzynek, na niektóre mniej. Mamy jeszcze ten drugi, który był do kupienia, ale niestety go nie kupiłem, bo moim zdaniem jest ciutkę za drogi, przynajmniej na razie. Nie będziemy wydawać aż takiej fortuny na to wszystko. Mamy tam możliwość na przykład wrzucenia, powiedzmy, cegieł, chociaż nie, cegieł chyba nie, ale na przykład złota, żelaza i to później będziemy mogli sobie wyjąć na przykład ingoty, znaczy może inaczej, sztabki, ingoty bądź bloki, jeżeli będziemy mieli określoną liczbę tutaj tego wszystkiego w ekwipunku. Także na razie to działa w ten sposób, tu potem jeszcze będziemy mogli robić sobie różne upgrade'y i tak dalej, ale myślę, że do tego to na razie nie będziemy gdzieś tam się za bardzo śpieszyć. Dobrze, te drawersy wszystkie to... W sumie zrobiłem trochę byka w chwili obecnej, powiem wam szczerze i będę z wami szczery, ponieważ troszeczkę chyba za dużo porobiłem tych zwykłych małych szufladek. Ale dobrze, dobrze, ogarniemy, bo to po ile można? Stack limit 8. Czyli możemy 8 staków w jednej takiej przegródce trzymać. Więc wydaje mi się, że tutaj dobrym też rozwiązaniem będzie trzymanie naszego żarcia w czymś takim. Bo szczerze powiedziawszy, tylko czekajcie. Teraz tak się w sumie zastanawiam, gdzie by to żarcie nasze umieścić, bo jak już mówiłem wcześniej, no powoli trzeba by zacząć robić porządki. Natomiast co do też magazynu, zastanawiam się, czy wiecie co, ja sobie może nie wybuduję, tutaj tego nie zburzę i zrobię sobie jakiś taki magazyn, żeby on stał po prostu tutaj, do którego będziemy mieli dostęp i wszystko będziemy mogli sobie ładnie ogarnąć. Natomiast na razie my się, słuchajcie, prześpimy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać kolejny dzionek dla nas. Natomiast, myślę, że ten magazyn, słuchajcie, wybuduje tak na dobrą sprawę poza nagraniem. Zostało nam parę dni wiosny, więc myślę, że tutaj
w następnym dniu oczywiście zakończymy sobie odcinek. Znaczy właściwie w tym dniu zakończymy sobie odcinek. Natomiast my dzisiaj też wybierzemy się może w sumie do tej kopalni, żebyśmy zobaczyli, co tam było. Natomiast można by jeszcze porozmawiać w sumie z naszą 18 tysięcy mamy, ładnie. Pieniążki są ważne i potrzebne w tej grze, także sympatycznie. Dobra, na razie te wszystkie kontrolery i te szafki zostawię sobie tutaj. Co do też właśnie moda na kwiatki i to wszystko, to tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu spróbowanie ogarnięcia tego na tej zasadzie, że będziemy mieli po prostu... Co tu się kopci? O Jezus, koleś, idź sobie ode mnie. Weź, bo mi zniszczysz wszystko. Spal się już, no. Do widzenia. Myślę, że do tego całego magicznego ogarniania kwiatków zrobimy sobie po prostu taką jakąś ładną szklarnię. Ja postaram się oczywiście to jakoś zrobić, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. A czemu tu mi się zrobiło? Mogę to zamienić z powrotem? A, nie mogę, bo tu stoi ten strachol na wróble. Dobra. Także nie halko to wyszło. Natomiast ja myślę, że my po prostu, słuchajcie, w następnym odcinku, czyli w piątek, będziemy się już widzieć w lecie. Znaczy właściwie w pierwszym dniu lata. Ja tutaj postaram się, tak jak już mówiłem wcześniej, wybudować ten magazyn. Wydaje mi się, że to będzie na tyle prosty magazyn, że nie będzie tutaj jakiejś większej potrzeby. Oczywiście od razu mówię, że najpierw zbuduję go sobie w trybie kreatywnym, żeby zobaczyć, jak to wygląda, a potem odwzorowuję to standardowo, zawsze tak robię, pamiętajcie o tym, nie jest tak, że czytuję wszystkie rzeczy. Natomiast wiem na pewno, że tutaj te drzewa będą musiały być mocno ścięte, jeżeli będę potrzebować sporo drewna i myślę, że zrobimy coś bardzo podobnego do tego naszego domu, żeby to po prostu miało ręce i nogi tutaj. Więc to raczej na pewno. Pisaliście mi też o tym, żebym zabrał się powoli za wytwarzanie energii, mianowicie mam tutaj na myśli windmilla, czyli wiatrak. Myślę, że tym się zajmiemy. Na razie chciałbym przebrnąć przez magazyn, żeby to jakoś wyglądało. Wiem też, że jest jakiś stół chyba do tego, w którym będziemy mogli sobie parę rzeczy robić. Mianowicie możemy na przykład różne rzeczy tutaj ukrywać i tak dalej. Tylko teraz, żebyście mnie zastrzelili. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten stolik był. O, to jest ten framing table. Jego robimy streamów. Czyli z czego się robi streamy? Aha, czyli potrzebujemy po prostu planki. Okej, i do tego będziemy potrzebować ile? 4 rzeczy, tak? 5 takich. Dobra, to wiecie co? Jeszcze zanim to zrobimy, to ogarniemy. No, tak jak już mówiłem wcześniej, ogarniamy to na żywo. Ja nie wszystko sprawdziłem, przyznam się szczerze i bez bicia. Natomiast dobra, musimy zrobić te streamy, tak? Okej, okay, czyli do tego będziemy potrzebować. Aha, czyli tak musimy to rozłożyć. Dobra, okej. Okay. Cyk. Dobra, w ten sposób to robimy. Ja może zrobię tego trochę więcej. Tak, myślę, że nam wystarczy. Dobra, zrobiłem tego 16. Może to trochę za dużo, ale niech będzie. I teraz możemy sobie zrobić właśnie framing table. Dzięki czemu będziemy mogli te nasze skrzynki i inne tego typu rzeczy zamieniać w różne rzeczy. Także to jest też bardzo fajne, przydatne i tak dalej, i tak dalej. Tylko zastanawiam się, wiecie co, nad jedną rzeczą. Jeżeli ja bym chciał sobie tutaj połączyć te rzeczy na przykład pod ziemią, nie jestem pewny, czy te trimy wszystkie, które my tutaj zrobiliśmy, one nam tak na dobrą sprawę cokolwiek dadzą. Wiem, że na pewno możemy zamieniać te całe szafki. Tylko wiecie co, chciałbym w sumie może spróbować zrobić to. Czy my będziemy w stanie to ukryć? Wiem, miałem robić co innego. Zdaję sobie z tego sprawę. Jeszcze zwierzętami się nie zajęliśmy. Dobra, to wiecie co, może ja sobie to na razie... Może na razie sobie to odpuścimy. Nie kombinujmy zbytnio, bo zaraz przekombinuję i znowu będzie źle. Tylko tak, potrzebujemy po tej tosy i wszystko. Zagadamy dzisiaj też z naszą księżną znowu, bo nie wiem, czy tutaj uda nam się jakiekolwiek nowe zadania od niej ogarnąć. Natomiast co do tego stołu, ja go na razie tutaj zostawię, drewno też całe zostawimy, bo nam się nie przyda. Ja jeszcze troszeczkę o tym modzie dokładniej poczytam, bo mam wrażenie, że czegoś chyba nie doczytałem i coś mi tutaj nie gra. Ale dobra, mniejsza z tym. Dostaliśmy, słuchajcie, też large eggi i dostaliśmy je oczywiście od Ashley. W związku z tym nie wiem, czy mogę je w jakikolwiek sposób wykluć, ale to jeszcze zobaczymy. No dobra. Your hard work getting that on this... okay, I couldn't be more grateful for the home you have built my either to show my appreciation and to give you these wonderful strawberries. Tak, dostaliśmy 40, 60, stack truskawek. Tylko wiecie, co wam powiem?
Szkoda, że nie zrobiłem tego wcześniej, bo gdybyśmy zrobili to wcześniej, to te truska... A nie, my i tak nie możemy nic z nimi zrobić. Dobra, to ja sobie zostawię część, resztę sprzedamy. Więc te 16 sztuk wyląduje u mnie w magicznej skrzynce na jedzenie. O, tu się widzę, pochodnia zepsuła. A dlaczegoż to tak? No dobra, idziemy, słuchajcie, chyba do kopalni zaraz, tylko jeszcze ogarniemy sobie szybko te zwierzęta. To akurat nie, to jest akurat taka dobra sprawa, chwilcia, moment. Więc nie będzie tu problemu, zaraz zobaczymy, jeszcze widzę, że żadne nie głoduje. Słuchajcie, co do jajek, one znoszą jajka, na spokojnie, to nie jest tak, że one nie znoszą, bo znoszą. Tylko, że jakoś tak czasami mam wrażenie, że... A, no tak, przecież trzymam pochodnie w ręku, no to oczywiście muszę je postawić, prawda? Dobra, tu jest kule... O! Domyślam się, że chicken chyba sobie tutaj ja. Czekajcie, a jakbym sobie tak je poprzerzucał na bok, w sensie tutaj bliżej. W ogóle zastanawiam się też, czy nie zrobić, wiecie co, jednak czegoś takiego, że rozgrodzić jakby wszystkie zwierzęta. Moglibyśmy tutaj najwyżej zrobić jakieś takie ten i mielibyśmy 50-50, tylko że są jeszcze owce oczywiście. O, właśnie się jajko zniosło, także ładnie. Dobra, są nakarmione, tam się nam wykluwa, krowy jeszcze widzę żarcie mają, więc jeszcze standardowa opieka. Już zadowolona, zadowolona. Właściwie to powinniśmy jeszcze po pochodnie w sumie wrócić. Ajajajaj. Dobra. Kolejna zadowolona. Okej, okay. Czyli teoretycznie mamy wszystko. Mamy 24 pochodnie. Nie wiem, czy one nam wystarczą tak na dobrą sprawę tutaj do ogarnięcia większej ilości rzeczy, jeżeli chodzi o naszą kopalnię. Wszystko jest podlane. Wszystko jest na razie póki co ładnie ogarnięte. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak wejdziemy sobie jeszcze do kopalni i trochę pokopiemy tutaj. Także wchodzimy i zobaczymy. Tutaj właściwie pochodnie to w sumie mogę trzymać w ręku. No dobra, jesteśmy oczywiście w naszej magicznej, czarodziejskiej kopalni, w której, jak sami widzicie, tutaj się bardzo dużo rzeczy nam porespiło i dzięki właśnie młotkowi mamy możliwość właśnie rozkopywania różnych rud. I tutaj, jak widzicie, mamy też rudy pokroju junk ore, copper ore i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tak na dobrą sprawę to są bardzo podobne rudy, które mieliśmy tutaj chociażby... Może niekoniecznie w Stardew Valley, ale jeżeli dobrze pamiętam, w Harvest Moonie, na przykład Back to Mineral Town bodajże chyba, tych na Game Boy Advance'a, też były rudy, na przykład junk, było żelazo, było złoto, było bodajże też srebro chyba, no i miedź. Także sporo tego wszystkiego naprawdę jest, tutaj na pewno będziemy częstym gościem, tak mi się wydaje, chociaż z drugiej strony pytanie jest takie, czy ja w razie czego te rudy mogę sprzedać, bo to jest dla mnie bardzo... Bardzo ciekawe pytanie. W ogóle czy to może... A, to też możemy ulepszać, więc na pewno będziemy ulepszać wszystko po kolei tak jak leci. Nie wiem tylko ile tak na dobrą sprawę kosztuje upgrade tego wszystkiego. Natomiast w chwili obecnej troszeczkę surowców nam się tutaj uda oczywiście zebrać. I umówmy się, że będziemy i tak potrzebować upgrade tak na dobrą sprawę wszystkich narzędzi. Motyki chyba też da się zrobić. Na pewno konewkę będziemy upgrade'ować na poziom tutaj kaperowy, czyli miedziany. Dzięki czemu będziemy mogli podlewać do 3 pól. Także tutaj fajnie, sympatycznie. No dobra, wydaje mi się, że wiecie co, chyba nie ma sensu tutaj już więcej cokolwiek robić. Zastanawia mnie ten junk ore. Czy ja jestem w stanie coś z nim zrobić? No jest junk ore, ale nie wydaje mi się, żebym mógł nic z nim zrobić, bo nawet jak na niego klikam, to tutaj się nic... nie robi. A miedź? Czekajcie. I to jest to, copper ore. Nie, z miedzią też nic nie możemy robić, także ewentualnie domyślam się, że możemy tutaj w jakikolwiek sposób ingerować jedynie u naszego kolegi kowala. Także dobra, trochę udało nam się zebrać. Zaraz zobaczymy też, czy junk ore ewentualnie mogę sprzedać, chyba że ma on jakieś inne zastosowanie, to też bym był wdzięczny za jakąkolwiek informację z waszej strony. I tutaj teraz tak, pisaliście mi też, że młotem mogę rozwalać wszystkie te rzeczy, które się nam się pojawiają, ale widzę, że i tak wypada tylko to, co wypadać powinno. Chyba że kamienie możemy tym rozwalać. Zaraz zobaczymy. Czy to wypadnie zwykła rzecz? Nie, wypadają zwykłe rzeczy, czyli nie możemy tak na dobrą sprawę tutaj nic więcej rozwalić tym młotem. Nie dostajemy jakichś ważniejszych, bądź też mniej wa... To powiem wam szczerze, Large Builder to się rozwala bardzo, bardzo długo. Nawet naszym młotem.
Więc domyślam się, że będziemy chyba potrzebować upgrade'u, żeby to znacznie szybciej tutaj schodziło. Natomiast no dobra. Idziemy zobaczyć, czy junki możemy sprzedać, bo aż jestem ciekaw. Junk ore. Czy to się sprzedaje? Chyba się sprzedaje. Chyba się sprzedaje, bo nam tutaj znika i tu jest tylko jedna sztuka, więc junk ore widzę, że możemy sobie sprzedać. To oczywiście wrzucimy sobie też resztę rzeczy. No i dobra, Copper Ore na pewno sobie zostawimy, bo to nam się przyda. Tylko teraz tak, mamy 16. Czy to było to 16, czy ja tu gdzieś zostawiłem resztę tych orów? Mam wrażenie, że chyba nie. Czemu ja mam blueprinta Carpenter? Aha, dobra, no tak, bo dostaliśmy faktycznie. Dobra, to niech sobie tutaj leży. A właśnie, co do Julifów, mieliśmy zobaczyć, czy jest ich dwóch. Teraz mi się przypomniało. O, zaraz, tylko chyba zostawiłem nie to żarcie, które powinienem. Możemy zjeść chleb, dobra. Teraz tak, jeszcze jest kwestia, słuchajcie, sprinklerów. Sprinklery niestety są do kupienia. Jedna sztuka kosztuje 10 tysięcy, jeżeli się nie mylę. I niestety będzie powodować to, że będziemy musieli wszystko podlewać ręcznie. I tak, chociaż może nie do końca, bo będziemy mogli wrzucić po prostu kubełek wody do sprinklera, ale do sprinklerów to nam jeszcze długa droga, więc nawet nie będziemy tutaj kombinować. Ja miałem też zrobić, kurczę, tą listę i uzupełnić te skrzynki, więc wydaje mi się, że zważywszy, że zostały mi jeszcze 2 dni, ja postaram się to wszystko zrobić. W sensie wybuduję magazyn, spróbuję to jakoś poustawiać, jeszcze i tak będę musiał zobaczyć, jak dokładnie połączyć to wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Dodatkowo też powrzucam już tutaj do skrzynek przy tych wszystkich naszych mieszkańcach, żebyśmy po prostu mogli codziennie na przykład im te gifty dawać. No i też sprzedam standardowo jeszcze resztę tutaj ogórków i wszystkiego. Natomiast co do lata, tutaj na pewno zajdą małe zmiany. Mianowicie będziemy musieli tutaj przede wszystkim zrobić jeszcze w jedną stronę tutaj. Więc domyślam się, że będziemy mogli, tak, będziemy mogli to wszystko zrobić tak jakby do tego poziomu. Bo to pójdzie tu, chociaż mógłbym teoretycznie... Nie chcę za bardzo tutaj chyba niszczyć, wiecie co, naszego tego bajorka, które tutaj jest, więc wydaje mi się, że nam chyba tyle wystarczy. Tutaj ewentualnie jeszcze dorobimy jedno pole do farmy, bo widzę, że może być, natomiast tutaj będziemy musieli skończyć w tym miejscu. Także mam nadzieję, że uda nam się zarobić znacznie większe pieniążki i będziemy po prostu dalej bawić się w te modyfikacje. Jest jeden koleś właśnie, którego oglądam ostatnio i naprawdę te rzeczy w farmingu, które na późniejszych etapach można zrobić, to aż po prostu mnie takie, wiecie, chyba nie damy rady tego zrobić, bo to jest zbyt trudne i zbyt complicated, ale nie ma rzeczy niemożliwych, może się nauczę. W każdym razie, my słyszymy się, słuchajcie, w następnym odcinku już w lato, gdzie będzie, tak jak już mówiłem wcześniej, albo wybuduję tutaj magazyn, albo zrobię go w piwnicy. Nie jestem, kurczę, w sumie teraz w stanie wam powiedzieć, jak to wyjdzie. Bo w sumie tutaj można by postawić jakiś kolejny budynek, tak na dobrą sprawę. Chociaż z drugiej strony, taki wolno stojący magazyn w sumie też by nam się przydał, mielibyśmy znacząco łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. Więc może jednak zrobimy taki sobie tutaj po prostu stojący, no nie wiem. Będę musiał to zobaczyć, no jakby nie patrzeć w trybie kreatywnym, czy to będzie tutaj po prostu wszystko pasować. Także jakoś to zrobię, mam nadzieję, że wyjdzie. A my, moi drodzy, słyszymy się w kolejnym odcinku już w piątek. Jeżeli macie dla mnie standardowe jakiekolwiek rady co do ogarniania modów i pytań, które wam dzisiaj zadałem, śmiało mi piszcie. Jej tak zapewne będę nagrywać w środę albo w czwartek, więc postaram się tutaj wysłuchać wasze informacje. Natomiast co? My słyszymy się w kolejnym odcinku w pierwszym dniu lata, także ja wam za dzisiaj dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!